Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o mleku. O tym, czy mleko krowie możemy pić na diecie keto, o tym, dla kogo ono będzie ok, a dla kogo niekoniecznie i jakie mleko tak naprawdę, albo mleko w cudzysłowiu, jest na diecie keto, czy diecie niskowęglowodanowej najlepsze. Zapraszam na odcinek. W wielu środowiskach przyjęło się i nieraz być może obiło Ci się o uszy, że na keto nie pijemy mleka. I mowa tutaj o mleku krowim zazwyczaj. Dlaczego? Dlatego, że mleko krowie w dużej mierze ma laktozę. Laktoza to jest cukier mleczny. Cukier standardowo na diecie ketogenicznej ograniczamy, węglowodany ograniczamy i rzeczywiście mleko jest produktem, który w te cukry jest dość bogate. Natomiast to nie jest tak, że mleko nam się do diety keto nigdy nie zmieści i w pierwszej części filmu skupimy się na makroskładnikach, czyli na tym właśnie, jakie są rodzaje mleka bądź napojów roślinnych tak naprawdę zastępujących mleko, bo wiele osób pyta o mleko w kontekście, nie oszukujmy się, kawy z mlekiem. Dlatego na razie właśnie skupmy się na tym, jak rzeczywiście to porównanie różnego rodzaju mlek, chociaż wiadomo, ani kokosa, ani migdała nie będziemy doić, więc teoretycznie nazwa mleko nie jest wskazana, tylko bardziej napój roślinny, ale jak, co wybrać pod kątem makroskładników. Pamiętaj też, że szczególnie te napoje roślinne nieraz są, mają różne rzeczy w składzie, więc sobie to zawsze warto sprawdzić, że jak na przykład wybieramy, nie wiem, napój kokosowy, to dobrze, żeby tam głównie była woda i kokos, a nie milion innych dodatków, tak samo napój migdałowy czy inne, bo w takich napojach mogą być dodatki właśnie innych produktów, które mają dużą zawartość węglowodanów. Ale zacznijmy sobie od mleka. Ja przyjęłam wartość 100 ml, chociaż weź pod uwagę, że jak sobie, nie wiem, zamówisz w sklepie albo zrobisz takie duże jakieś latte, to tam tego mleka jest jeszcze więcej niż 100 ml. Natomiast jeśli sobie weźmiemy takie mleko pełnotłuste 3,2, to jest to na 100 ml 61 kilokalorii, czyli 3,2 g białka, 3,2 g tłuszczu, no bo w 100 ml mleko 3,2 ma 3,2 g tłuszczu i węglowodanów 4,8 i to są od razu węglowodany netto, tam nie będziemy mieć żadnego błonnika. Więc prawie 5 gramów węglowodanów netto, no jak wypijesz na przykład 300 ml mleka, kawę, to już Ci się robi 15 gramów węglowodanów netto, jak na keto całkiem sporo. I moim zdaniem, jeżeli już decydujesz się na mleko krowie, to lepsze jest ono właśnie tłuste, bo ten posiłek zwany kawą z mlekiem jest bardziej zbilansowany z racji obecności tłuszczu, bo jak weźmiemy mleko odtłuszczone, na przykład 0,5, no to będziemy mieć 0,5 g tłuszczu, 3 g mniej więcej białka i 5 g węglowodanów netto, czyli bardzo podobnie, tutaj nawet troszeczkę więcej. I to jest jakieś 37 kalorii, więc mamy mniejszą kaloryczność oczywiście w takim chudym mleku, ale wciąż taką samą zawartość węglowodanów. Jak to się ma na przykład do napojów roślinnych? Napój migdałowy, taki dość o czystym składzie, to jest około 35 kilokalorii, więc bardzo podobnie jak chude mleko. I tutaj mamy 1 gram białka, 1,9 gramów tłuszczu i 3,2 gramy węglowodanów, czyli tych węglowodanów jest, no nie o połowę, ale jednak jest mniej, tutaj mamy około 3 do około 5. Mamy też mleko kokosowe, napój kokosowy, tutaj uważaj, bo jak jest napój, który jest kokosowy, mocno rozcieńczony wodą, to on będzie miał mniej kalorii, ale są różne mleczka kokosowe, śmietanki kokosowe, które mogą mieć bardzo dużo tłuszczu, no bo kokos jest produktem mocno tłuszczowym, mocno ketogenicznym, ale jeżeli przyjmiemy sobie, że to jest takie mleko, czyli napój kokosowy o niskiej zawartości kalorii, to tutaj w 100 ml mamy tylko 24 kilokalorie, z czego mamy 1,6 gramów tłuszczów, mniej niż 0,5 grama białka i tylko
0,5 grama węglowodanów netto, więc to jest mniej niż 1 gram węglowodanów netto, dlatego tutaj napój kokosowy zdecydowanie wygrywa. A jeżeli weźmiesz sobie jakąś śmietankę kokosową na przykład do kawy, no to również tych węglowodanów jest bardzo mało, tylko masz no, większą ilość kalorii, bo tutaj wtedy w 100 ml może być nawet 200 albo i więcej kilokalorii, które będą pochodziły głównie z tłuszczu. No i mamy też na przykład napój owsiany, który ja bardzo lubię. Zaraz jeszcze Wam o tym napoju owsianym powiem. Natomiast on ma jeszcze więcej węglowodanów niż mleko krowie, bo prawie 9 gramów węglowodanów netto w 100 gramach produktu, więc na adaptacji no to nie będzie dobre rozwiązanie. Jeżeli patrzymy tylko na makro, to tak naprawdę jest miejsce na mleko już po adaptacji, czy na diecie niskowęglowodanowej, bo te 4 ponad 5 gramów węglowodanów netto na 100 gramów produktu, no jeżeli nie pijemy mleka z kawą, tylko bardziej kawę z mlekiem, czy może mleka używamy do czegoś innego, to naprawdę można to ograć. Natomiast jakbym miała Ci podać najlepszy napój do kawy pod kątem makro i zawartości węglowodanów, no to będzie to zdecydowanie mleko kokosowe, napój kokosowy, ewentualnie napój migdałowy. I to jednak po te dwa polecam Ci sięgać. Szczególnie, że przechodzimy teraz do drugiej części filmu i chcę Ci podać przykłady, dla kogo mleko krowie może być niekorzystne w diecie, nie ze względu na same makroskładniki i ilość węglowodanów, ale inne rzeczy. Po pierwsze, mleko może być produktem bardzo przetworzonym. Mało kto kupuje takie mleko po prostu prosto od krowy. Jeżeli na przykład wybierasz mleko UHT, czyli to mleko, które nie musi być przechowywane w lodówce przed otwarciem, które jest poddane największej obróbce termicznej, jest produktem ono po prostu przetworzonym, dlatego jeżeli stawiasz na dietę z małą ilością przetworzonych produktów, no to pod tym kątem chociażby to mleko nie będzie najlepszym wyborem. Natomiast jest też zupełnie druga sprawa i odmienna historia związana z tym, że my możemy mieć problem z trawieniem mleka. Pierwsza rzecz, o której większość osób gdzieś tam słyszała i jest im ten termin znajomy, to jest nietolerancja laktozy. Laktoza, czyli cukier mleczny, niektóre osoby już się rodzą z tą nietolerancją, ale niektórym enzym trawiący laktozę, czyli laktaza, po prostu zanika albo jego ilość bardzo się obniża z wiekiem. Mniej więcej po 3 roku życia u większości osób rzeczywiście ilość tego enzymu maleje i dlatego nietolerancja laktozy jest dość popularnym zjawiskiem wśród osób i zazwyczaj objawia się tym, że praktycznie bardzo szybko po spożyciu mleka odczuwamy jakiś dyskomfort związany z trawieniem. I tutaj produkty bez laktozy rzeczywiście mogą być wsparciem dla takich osób. Możemy kupić mleko bez laktozy, ale to mleko bez laktozy niestety nie każdemu rozwiązuje problem, jeżeli chodzi o trawienie, ponieważ jedną rzeczą są cukry mleczne, ale drugą rzeczą są białka mleka. Białek mleka też możemy nie trawić i też możemy mieć z nimi problem. I tutaj kłaniają się nam alergie pokarmowe. One są w różnych klasach. Alergia w klasie IgE to jest taka alergia natychmiastowa, gdzie osoba, która ma problem z mlekiem, na pewno o tym wie, bo na przykład wypije z kawy z mlekiem i od razu bardzo boli ją brzuch, albo biegnie do toalety, ma biegunkę. Tego typu objawy, które również, tak jak przy nietolerancji, są dość oczywiste i występują dość szybko po spożyciu tego alergenu, w tym wypadku mleka. Natomiast według mnie, z tego co obserwuję też w moim gabinecie dietetycznym, wiele osób nie wie o tym, bo nie jest to takie oczywiste, że może mieć nadwrażliwość na białka mleka w klasie IgG. Tak zwana nadwrażliwość i alergia opóźniona, gdzie objawy możemy mieć nawet do 4 dni po spożyciu produktu i te objawy nie zawsze są specyficzne. Czyli może to być ból brzucha, może to być ból głowy, może to być jakaś wysypka skórna, mogą to być jakieś problemy z trawieniem, ale może być to po prostu nasilający się stan zapalny w organizmie, którego tak od razu nie jesteśmy w stanie wykryć. I tutaj można robić testy w tym kierunku, zarówno możemy robić test oddechowy na nietolerancję laktozy, jak i możemy robić testy z krwi i panele na alergię IgE i IgG zależne. To są dość drogie testy. Więc możesz na keto pić mleko krowie, zakładając, że nie masz problemów z trawieniem po prostu tego produktu, a niestety mleko jest częstym i silnym alergenem. I jeszcze ostatnia rzecz, o której chcę Ci powiedzieć,
to problematyczność mleka pod kątem gospodarki cukrowej. Szczególnie osoby, które mają cukrzycę albo insulinooporność, które mają problem z gospodarką cukrową i obserwują wzrosty właśnie poziomu glikemii, szczególnie po posiłku, ale również na czczo, mogą mieć problem z tym mlekiem. I teraz tak, jak sprawdzić, czy Ciebie to dotyczy? Po prostu zmierz sobie nawet glukometrem w domu glukozę na czczo i na przykład po godzinie, po pół godzinie do godziny od wypicia tego mleka i możesz też zmierzyć po 2 godzinach po wypiciu mleka. Jeżeli obserwujesz znaczny wzrost glikemii, czyli będąc na keto to będzie powyżej 120, będąc nie na keto to na przykład powyżej 140 i po 2 godzinach od spożycia posiłku glukoza nie wraca do niższych wartości, to znaczy, że źle reagujesz na mleko. I tutaj wracam do tematu tego mleka owsianego, napoju owsianego. Ja zazwyczaj piję kawę czarną, natomiast czasem lubię po prostu się napić kawy albo z napojem owsianym, albo pół na pół owsiany z migdałowym. To jest taka moja ulubiona biała kawa, czasem mam na nią ochotę. Tylko to, co ja zrobiłam, to sprawdziłam sobie moją reakcję glikemiczną po takim posiłku i mi nie skacze cukier po kawie z napojem owsianym, dlatego jeżeli jestem w ketozie, muszę bardziej i zależy mi na pozostawaniu w stanie ketozy, to muszę bardziej pilnować tych węglowodanów i raczej wolę je, tą moją pulę węglowodanów netto zużyć na przykład na warzywa w posiłkach, ale na przykład jeśli jestem na low carbie, to mleko owsiane się u mnie pojawia i nic złego mi nie robi, dobrze się po takiej kawie czuję. Dlatego to też weź pod uwagę. Jak ja bym wypiła kawę z mlekiem, to nawet u mnie nie chodzi o skok glikemii. Nawet nie będę tego sprawdzać, bo w ogóle nie piję mleka, więc nie wiem, czy ten skok by był, ale przede wszystkim mój organizm bardzo źle na to reaguje. Ja mam nadwrażliwość na to mleko właśnie w klasie IgG, a być może nawet w IgE, ale tego w sumie klas IgE nie badałam, bo jest to dość oczywisty temat, od razu wiemy, jak się coś dzieje, ale u mnie nawet w klasie IgG właśnie ta nadwrażliwość występuje, więc dlatego mleko nie jest produktem, który ja wybieram. Jeżeli Ty chcesz je wprowadzić do swojej diety, pijesz mleko od dawna i się super czujesz, nie masz żadnych problemów zdrowotnych, to uważam, że nie musisz go po prostu raz na zawsze sobie je odpuścić, bo jesteś na keto, czy jesteś na low carbie i możesz po nie sięgać, pamiętając o tym, że nieraz jest to produkt wysoce przetworzony. Ale jeżeli przechodzisz na keto, bo masz jakieś problemy zdrowotne, bo może masz jakieś problemy trawienne, bo występują u Ciebie jakieś stany zapalne, to warto po prostu przy tym mleku postawić sobie taką gwiazdkę, bo może być to niestety produkt problematyczny. Moi drodzy, to tyle w temacie tego, jakie mleko na keto wybrać i czy mleko krowie zawsze jest niedozwolone, bo tak naprawdę na wszystko w dobrze zbilansowanym keto może być miejsce, jeżeli tylko się z tym dobrze czujemy. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze doświadczenia związane z mlekiem i jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć, może niedługo jakiś kolejny keto Q&A piątkowy. Dajcie znać, a tymczasem pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia, cześć!